Cóż my tu widzimy? Mistrz świata Topałow, jego przeciwnikiem Najdycz, czysty Niemiec, Arkady. Podobno uczył go Jerzy Koń-Końkowski, podobno. Nie wszyscy w to wierzą, ja nie wiem. Mistrz świata Topałów gra w Dortmundzie w 2005 roku, tam Najdycz grywał. Skoczek F3. Sprytna kolejność posunięć. I przeszliśmy do gambitu hetmańskiego. W tej oto pozycji Najdycz gra DC4. To jest ruch z gry środkowej, drugi ruch pionkiem. Zwykle czekamy, aż ten goniec, o ten goniec wyjdzie. Dopiero potem go odbija, żeby on w jednym ruchu. A czarny chce, żeby on w dwa ruchy, a biały chce w jednym. I tu właśnie jest strata czasu. Ale za to przechodzimy do wariantu wiedeńskiego. To jest wariant wiedeński. Niezwykle ostry. Są dwa ruchy. Goniec G5, goniec bije C4, goniec bije C4. A tu zagrał Topałow ostro. No ale granie C5 to już przesada. Ten goniec bardzo ważna, czarnopolowa figura. Jak myślicie, będzie jej brakować w końcu partii, czy nie? Będzie brakować w końcu partii, czy nie? I co teraz? Kombinujemy jak Weselin Topałów, mistrz świata. E5. E5, najbardziej ostra kontynuacja. Teraz czarny nie ma wyboru, ponieważ goniec wyszedł na aut, nie ma ruchu w H6. Musi bić. Można bić hetman H4, dać szacha. Ale skoczek D4, aktualny stan teorii. Goniec bije C3. Co by nie mówić, to ten ruch jest stratą tempa, czasu i czarnych pól. Stratą tempa, czasu i czarnych pól. I teraz trzeba rozwiązać problem związanego z skoczką. No, trzeba rozwiązać. Rozwiązać można na dwa sposoby, idąc hetmanem na D5 lub na A5. Bardziej agresywny jest hetman A5, ale dzięki temu mamy dwa forsowne ruchy. No trzeba zbić. Nie można grać goniec F2, trzeba zbić. Bicie na C3 nie jest dobre, bo się goniec cofnie. Nie, albo nie wiadomo, no bicie na C3 nie jest dobre. Widzimy, goniec się nie cofnie, ale król pójdzie na E2 i figury nie widać. I po hetman B2 król, skoczek, król F3 idzie, figury nie widać, nie ma rekompensaty. Tego hetman wziął. FG7, no hetman musi wziąć, bo tu grozi promocja. I spokojne, hetman F3 można grać. Równorzędne, hetman D2. Generalnie biały nie ma nic, ale wszystko zależy, tu można było grać hetman F3. No i roszada, najlepszy ruch. Czarny wyszedł z debiutu, wszystko w porządku. I co teraz? Teraz można zroszować, można zagrać goniec C4. Pozycja jest kompletnie wyrównana. Kompletnie wyrównana. I teraz trzeba było kończyć rozwój. Albo zagrać goniec D7. Albo wieża D8. Albo B6.
Czarne robią ruch, który jest stratą tempa. A6. A6. Nie wprowadzają figur do gry. To już wystarczy, że biały zdobył przewagę. Można grać H4. Można zrobić długą roszadę. Ale robi krótką roszadę. I kolejny ruch, jak to się mówi, z innej parafii. Teraz koniecznie było wieża D8. Oj. Kombinujemy jak topałów. Kombinujemy jak Weselin Topalow. Weselin, czyli radosny taki ten Topalow. A później jest dalej woda. Hetman F4. Teraz jest problem z zakończeniem rozwoju. Król H8 to wieża. Grozi wieża iść. Bardzo nieprzyjemna koncepcja. No jeszcze trzeba było zagrać prawdopodobnie. No goniec D7 też przegrywa. I po wieża E3 spust. Najdycz zaczyna grać samodzielnie od paru ruchów. Ale Topalow lepiej, no B5. I znowu zakombinujmy jak Weselin Topalow. Wróciłem na tydzień, więc przez tydzień trochę więcej wam dam. Trochę nagram na przyszłość, zobaczymy jak to będzie. Na razie jestem złakniony komentowanie partii, co widać, co słychać i czuć. To już dobrze jest. Na przykład goniec D3 ma straszną siłę. I trzeba się ratować. Tu już ruchy figurami nie pomagają. No to Topalow zagrał hetman C7. Z tempem. Napad na wieżę. Nie można tu wprowadzać figur. Hetman F8. Goniec D3. I co teraz? Można było spróbować hetman D6. Ale na goniec D6 pomyślmy, co przygotował Topalow. Pięknie, pięknie on gra. Przygotował goniec Tulle. Nie jest dobrze bić, bo Tulle i będzie mat. Król H8, wieża AD1. Po król H6, skoczek F3 i spust.
Wieża D7. Topałów odszedł hetmanem. Topałów podciągnął wieżę do ataku. Tak widzimy tutaj, te pola są czarne. Czarnopolowego gońca czarne nie mają. Tu są dziury. Dziury. Teraz skoczek C6. Jeszcze tam. Skoczek C6 nie ratowało, bo na skoczek C6. Wieża E3. Król do rogu już nie zdąża. Trzeba by zagrać skoczek E7. Teraz są dwa do ruchu H4, ale wieża G3. Skoczek G6 jedyne i H4 śmiertelne. Nieszczęśnik zagrał hetman G7, ustawił dwie figury na linii działania wieży. I ten zagrał genialnie. Kombinują jak topałów. On gra genialnie. Myślimy. Goniec E4. Kto by pomyślał, że ten ruch wygrywa? Teraz nie można grać. Tam wisi wieża. I powierza E3 podziękowanie. Tu na konisia. Pięknie grał. Więc król H8 odszedł. No to spokojne wieża E3 konsekwentnie. Specjalnie niczego nie zmieniano. Odbił. Wisi wieża. Przesłonił. Ale dzięki temu możemy jeszcze raz zakombinować jak weselin topałów. Proszę bardzo. Kombinujemy. Kombinujecie? No pewnie. No strzelił, proszę, strzelił, zaofiarował, wyrównał szansę. Trzeba wziąć, konisia trzeba wziąć. Wiszą dwie wieże. Ma dwa piony. Dwa piony ma. Wieża D7. No wieża G3 trzeba zagrać. No wieża trzeba wprowadzić do ataku. Wieża AA7. Jeszcze raz zakombinuj to. Kombinuj to, chłopaki, nie dacie rady tego znaleźć. Zatrzymajcie komputer na dłużej. Zegara, to teraz wam włączę zegar i kombinuj to. Nie ma dzisiaj medali, miały być w strzelectwie. No może jeszcze będą 21.
Polka jest w półfinale. Może będzie i w finale. Zaofiarował hetmana. Zrobił podwójne uderzenie. O tu. I tu. Nie ma jak. No jeżeli prymitywne takie, no to tu. Tu. Można jeszcze raz dać szacha, jak ktoś jest uparciu. Nawet tak można grać. Ktoś jest uparciu, można grać i tak. Więc wieża G8 to żaden luksus. A jeżeli tu by nastąpiło, no to tu. Nie no, cudownie chłopak grał, no. To mi świata. Proszę. Spokojnie rozegrał debiut. Najdów przygotowany, umie. To w ogóle debiut jest trudny, ale... O proszę, ten... Te wszystkie z gońcem na B4 są trudne dla czarnych, proszę, bierze czarne pola. To jest forsowne, tu się nic nie dzieje, to jest forsowne. I te czarne pola są dziurawe. Na tych czarnych polach dostał mata. Łapie czarne pole, wprowadza hetmana. Piona odbija, jest porówno. Czarny ma gorszy rozwój. Roszada. To też cienki ruch. Wpadł mu. Być może tego ruchu komputery Najdycia nie przewidziały. Zresztą kariera Najdycia była krótka. O tym usiadło liczenie wariantów. Wieża zajęła pole skoczkowi. Tu pokazuję jeszcze raz dziurawe czarne pola. Tam wisi wieża, wisi koń, wisi wieża. O, a to jeszcze gorsze, gdyby miał C4, ale nie ma. Ale zaofiarował jeszcze konisia. I zaofiarował hetmana. I tamten, jak to mówią Czesi, czerny se wzdal. To po czesku znaczy czarny się poddał. A po niemiecku Schwarz gab auf. Dziękuję za uwagę.